Cześć, cześć, dzień dobry dziewczyny i chłopaki, witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was na chwilę, na tak zwaną kawę naszą YouTube'ową, albo myślę, że dzisiaj przy tej temperaturze to bardziej jakaś woda albo coś chłodnego z lodem, więc przychodzę do Was dzisiaj z odpowiedzią, a nawet odpowiedziami na Wasze pytania, które ostatnio do mnie docierają licznie, ale też zrobiłam takie małe Q&A na Instagramie, nie odpowiedziałam na wszystkie pytania, bo szczerze mówiąc, było ich sporo, więc na te, na które mogłam, to odpowiedziałam. Resztę sobie tutaj zapisałam w moim kalendarzu ulubionym i teraz postaram się jeszcze na część z nich odpowiedzieć, chociaż tam były też bardzo ciekawe pytania, które pozwoliłam sobie też przerzucić tutaj na YouTube, no bo one są naprawdę fajne. I pierwszym takim pytaniem jest pytanie, skąd wziąć pomysł na siebie? I to jest, słuchajcie, i proste, i trudne, bo tak czasami bywa, że tak naprawdę są takie momenty w życiu, że nie wiemy, co robić, co lubimy, co potrafimy dobrze. Każdy z nas coś potrafi. Nie ma takiej osoby, która nic nie potrafi. Jeden potrafi dobrze szyć, drugi potrafi ładnie przemawiać, trzeci tańczyć i tak dalej, i tak dalej. To zawsze trzeba w sobie te nasze takie mocne strony wyciągnąć i trzeba być z nich dumnych, bo słuchajcie, nie każdy będzie, nie wiem, kimś takim, kto będzie znany, kto będzie, wiecie, sławny i kogo będą podziwiać tłumy, ale czasem można być szarą myszką, którą będzie podziwiała jedna osoba i jesteśmy już w tym momencie kimś i to jest właśnie ten nasz pomysł na siebie. Więc naprawdę nie warto iść w tą stronę i myśleć, ja nic nie potrafię, jestem beznadziejna, beznadziejny i tak dalej, i tak dalej. Zawsze mamy mocne strony. Ja na przykład jestem mocna, tak uważam, w rozmowie, w pomaganiu komuś. Wiecie, ja mam tak, że sobie często nie umiem doradzić w takich, wiecie, takich kryzysowych sytuacjach, że podniosę kogoś na duchu, podpowiem, znajdę jakieś rozwiązanie, ale jeżeli ja mam jakiś problem, to zawsze jest najtrudniej i to chyba jest tak u większości osób. Więc ja na przykład lubię pisać, uważam, że może nie mam jakiegoś pióra wybitnego, ale lubię pisać i też nie jestem w tym najgorsza. Więc słuchajcie, tu każdy coś z siebie może wyciągnąć bardzo pozytywnego i naprawdę to nie trzeba się zastanawiać, skąd ten pomysł na siebie brać, tylko trzeba czasem wykorzystać to, w czymś się jest dobrym. I wiecie, jeżeli ktoś chce na siłę coś komuś udowadniać i nie wiem, i wyobraża sobie, że żeby być kimś, to trzeba naprawdę piastować jakieś takie poważne i ważne stanowisko, a ja uważam, że kimś, żeby być kimś, to po pierwsze trzeba być empatycznym, dobrym człowiekiem i nigdy nie uważałam tak, że na przykład jakiś wykładowca jest, czy nie wiem, jakiś znany piłkarz jest kimś lepszym niż ktoś, kto, nie wiem, sprząta na przykład ogrody, czy zamiata, potocznie mówiąc, ulicę. Zawsze się u mnie tak mówiło, jak się nie będziesz uczyć, to będziesz zamiatać ulicę. I to uważam jest bardzo krzywdzące. Wiecie dlaczego? Bo ktoś, kto zamiata tę ulicę, robi kawał dobrej roboty. I taki prezes na przykład, który później idzie na spacer, nie depta w, nie wiem, w śmieciach, nie potyka się o te śmieci, tylko po prostu idzie czystą, zadbaną alejką. Tylko właśnie jest taki problem w ludziach, że ludzie tak się sami takie sobie kategorie narzucają, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy i potem tak uczymy nasze dzieci, no i tak to się kręci. A ja właśnie na to bardzo kładę nacisk i zawsze na równi traktuję panią na kasie i panią na przykład w urzędzie. Ja nie widzę między tymi ludźmi żadnej różnicy. No niestety są tacy, którzy widzą, a często widzą też te na przykład osoby na wyższych stanowiskach i oni noszą głowę zadartą do góry i potrafią naprawdę zbeształ kogoś, kto, nie wiem, przyszedł i na przykład po nich sprząta ich biuro. Ale to już jest problem tej osoby, więc słuchajcie, pomysł na siebie czasem przychodzi nam od tak, po prostu, a czasami sami blokujemy ten pomysł. Sami siebie nie potrafimy docenić, a żeby nas inni docenili, to najpierw musi to wyjść od nas. Ja siebie zawsze doceniam i nieważne jest, kto co o mnie mówi, kto co o mnie myśli, zresztą chyba to już wiecie. Bo to tak nie ma, wiecie, że ten pomysł bierzemy stąd lub stamtąd. Przychodzi dzień i mamy na siebie pomysł. Nie, musimy siebie docenić i zawsze w siebie wierzyć. Dmuchać w swoje skrzydła, bo inni nie zawsze to zrobią.
Drugie pytanie jest takie trochę połączone. Jak znaleźć swój styl? I teraz wiecie, jeżeli chodzi o styl, jeżeli chodzi o ubieranie, no to też już o tym nieraz mówiłam, że moim stylem, twoim stylem jest to, w czym czujesz się dobrze. Więc jeżeli czujesz się dobrze w eleganckich ciuchach, to po prostu kupuj eleganckie ciuchy, zrób sobie szafę z takimi ciuchami. A jeśli czujesz się dobrze na sportowo, no to ta sama droga. Ja właśnie tak ten swój styl odnalazłam, zawsze czułam się dobrze w takich ciuchach, ale musiałam też dojrzeć do tego, żeby zrozumieć, że ja po prostu chcę tak wyglądać. I wiecie, jeżeli mamy swój styl, to nieważne gdzie jesteśmy, na jakiej imprezie jesteśmy, to w tym stylu możemy się też dobrze czuć. Bo to są takie znowu ramy, takie wiecie, no oczywiście, no nie wiem, idziemy na jakieś wesele i no ja nie pójdę w dresach na to wesele, no bo też jakby z szacunku do osoby, która mnie zaprosiła, tam jest elegancko i tak dalej, no też zależy w jakim stylu jest utrzymane to wesele, ale no też trzeba czasami się nagiąć i czasami się jakoś dostosować, bo to też nie jest tak, że ja i tylko mój czubek nosa, a inni są nieważni. Ale tak normalnie w życiu, wiecie, ja teraz jakbym miała iść na wesele, to powiem wam szczerze, nie mam w szafie takiej sukni, mam jedną, to wam też mówiłam ostatnio, mam taką jedną, która w sumie mogłaby być. Ale tak naprawdę to powinnam iść do sklepu, kupić sobie sukienkę na jeden raz, buty i wszystko. Nawet torebki nie mam takiej eleganckiej na ten moment. No więc dla mnie wesele to byłoby wyzwanie, a co za tym idzie też wydatek. Także słuchajcie, jeżeli czujecie się dobrze sami ze sobą, to jest właśnie wasz styl. I myślę, że to przychodzi z czasem, z wiekiem. I też dobieramy sobie później takich ludzi pod siebie i nigdy nie warto dostosowywać się aż tak do ludzi, żeby im zaimponować, żeby ktoś nas lubił, robić wszystko, żeby nas ktoś lubił, bo tak naprawdę on nas nigdy nie polubi. On nas musi akceptować, a nie lubić. I ktoś ostatnio napisał piękną rzecz u mnie w komentarzach, że właśnie akceptacja to jest to najważniejsze słowo. Ja się z tym bardzo zgadzam. Akceptacja to jest najważniejsze słowo w życiu. Bo jak nas ktoś nie akceptuje, to żebyśmy się to i tak nas nie zaakceptuje. Trzecie pytanie. Jakie plany na wakacje? No więc tak, na wakacje to na pewno Podkarpacie. Jadę na Podkarpacie. Tym bardziej, że chcę się spotkać właśnie z moją ciotką, której jeszcze nie znam na żywo, ale znam już powiedzmy wirtualnie, no przez telefon. I trochę tam popisaliśmy też, bo z wujkiem. Więc to jest siostra mojego taty, nie wiem czy wszyscy wiedzą, bo są też nowe osoby, ostatnio też sporo tych osób się pojawia. Trochę odeszło, ale zamiennie trochę też przyszło. I to jest siostra mojego taty, którego ja nie znałam i ona chce mi, ja ją poprosiłam o to, pokazać jeszcze dużo zdjęć, poopowiadać o moim tacie. No a co za tym idzie, mam jeszcze dalsze plany związane właśnie z tym tematem, ale to wam opowiem w kolejnym filmie na pewno, bo miałam taki zrobić, tylko brakło mi czasu. No jak widzicie, ostatnio jestem trochę rzadziej i tak już na razie pozostanie. Więc będzie Podkarpacie, będzie Zamek Książ, który miał być już od kilku lat tak naprawdę i nad nasze polskie morze też chcę zajechać na kilka dni. Czwarte pytanie. Aniu, fajnie, że zaczęłaś pracę. Czy coś byś teraz... To są dwa pytania. Czy coś byś teraz zmieniła w sobie i w życiu? Dziękuję bardzo, ja też się cieszę. To jest, to można powiedzieć, taka nowa sytuacja w moim życiu, chociaż ja uważam, że w domu też się pracuje i wychowując dziecko się pracuje i nie wiem, gotując obiad i sprzątając i chodząc na zakupy to też jest praca, więc wszystkie osoby, które chodzą do pracy na etat, a dodatkowo wykonują pracę w domu, no to pracują podwójnie i zawsze podziwiałam tych youtuberów, nieraz o tym mówiłam, że chodzą do pracy i dodatkowo nagrywają, bo to jest wyzwanie, bo ten czas, kiedy już macie wolny, no to przecież trzeba odpocząć, coś porobić i tak dalej, więc zawsze dla mnie to było szapoba. No, także słuchajcie, no dla mnie jest to wyzwanie, bo jest to taka nowa sytuacja. Ja oczywiście chwilkę pracowałam i wiem jak to jest, ale to było bardzo, bardzo dawno temu i wiecie, byłam wtedy młodą dziewczyną, więc też inaczej na to patrzyłam. Natomiast to już teraz wpadłam w taki rytm, już jakoś to ogarniam, ale druga część pytania, czy coś bym teraz zmieniła w sobie i w życiu? Na ten moment, wiecie,
odpowiem Wam tak, nic bym nie zmieniła, bo zmiany przychodzą jakby same, ale no je, jak mam być szczera, no to jest kilka rzeczy, które bym zmieniła, ale wiem, że musi być tak, że żeby dojść do tych zmian, to trzeba czasami zostać gdzieś tam w tym miejscu, na jakimś poziomie, żeby to tak w cudzysłowie, czegoś się nauczyć, coś zrozumieć. A czasem jest tak, że jesteśmy w jakimś miejscu, w którym nam jest aktualnie źle w życiu, gdzieś tam w głowie, a potem okazuje się, że jednak nie chcemy z tego miejsca ruszać. Więc pewnie wiele bym zmieniła, gdybym miała okazję. Natomiast na razie jestem też wdzięczna za to, gdzie jestem, co się teraz dzieje, bo naprawdę zdobywam, i tu nie chodzi o takie doświadczenie, że do CV, ale zdobywam takie doświadczenie, którego wcześniej nie miałam, bo wiadomo, jest to styczność z różnymi ludźmi, są to różne sytuacje, więc ja w tym momencie też poznaję swoją wytrzymałość, swoją, nie wiem, tolerancję i tak dalej, i tak dalej. No tutaj by się długo rozgadywać, więc tak, to jest takie trudne, wiecie, to jest trudne, żeby tak jednoznacznie się określić, bo zawsze coś możemy zmienić, zawsze coś możemy udoskonalić i jeżeli ja teraz powiem, że nie, ja już nic nie zmieniam, jest ekstra, no to co, zostaję w tym jednym miejscu? No nie. Zawsze chcemy iść o ten jeden krok do przodu, więc chcę iść krok za krokiem do przodu, ale bez spiny i bez narzucania sobie takiego, wiecie, że na przykład za tydzień zmieniam to i tamto. Może to przyjdzie. Jak czegoś chcemy, to pewnie przyjdzie. Dlaczego się przeprowadziłaś i czy tęsknisz za Podkarpaciem? No może ktoś mnie tutaj zlinczuje, ale nie mam w sobie takiej tęsknoty. Myślałam, że ona przyjdzie. Wiecie, może zdarzyło mi się kiedyś powiedzieć, no tęskno mi za Podkarpaciem, ale to nie jest taka tęsknota, że tęsknisz, że wiecie, chcę pojechać, spotkać się z rodziną, ze znajomymi. Jest kilka osób, z którymi już jesteśmy umówieni na spotkanie. Ale dlaczego się przeprowadziłam? Bo od dawna chciałam się przeprowadzić z miejsca, gdzie mieszkałam. To były najpierw plany, nie, najpierw to były marzenia. Później zamieniły się w plany, a potem przyszły do tego czyny. I tak jak Wam mówiłam, na początku to miała być po prostu przeprowadzka z miejsca A do miejsca B, czyli w grę wchodziło jakieś 10 km od Mikulic, od mojej wioski, gdzie mieszkałam przez 16 ostatnich lat. A potem nagle przyszły takie plany, że taki pomysł, że a dlaczego by nie pojechać gdzieś dalej. No wiecie, to nie jest przeprowadzka na koniec świata, nie zmieniłam, nie wiem, języka, no może trochę klimat się zmienił, bo tutaj jest zawsze inaczej, ale uważam, że tutaj w Wielkopolsce jest cudownie, po prostu cudownie i ta Wielkopolska była takim pierwszym odruchem, takim pierwszym pomysłem, że jeżeli gdzieś daleko, to właśnie to Wielkopolska. No a Leszno, no Leszno wyszło zupełnie przypadkowo i to znaczy nie, no ono nie wyszło przypadkowo, ono po prostu na nas czekało. No i tak, tak to jest, czekało na mnie, bo mówię tutaj o sobie. Czy masz jeszcze kontakt? Siadam i gadam. To pytanie też było na Instagramie, ale ono jest fajne, bo słuchajcie, no mam kontakt, bo właśnie po tym pytaniu Natalia do mnie napisała, jak udostępniłam i tak naprawdę jak się tutaj przeprowadziłam, to rozmawiałyśmy na WhatsAppie jeden raz, tam co słychać, wiecie, takie tam nasze sprawy. Wszystkie te znajomości YouTube'owe gdzieś się rozeszły, ale nie wiem, na przykład jakiś tam kontakt, czy z No To Jestem, czy z Olą, na przykład Olą M, czy z Miszmaszową, Miszmaszką później, czy właśnie z Natalią, ten kontakt jest, mamy siebie w znajomych, mamy, wiecie, obserwujemy się na Instagramie, lajkujemy sobie czasem jakieś tam posty i tak dalej. No i z Natalią gadałyśmy rok temu, a potem, słuchajcie, każdy żył swoim życiem, tak czas zapierdziela, że też jak nas łączyło więcej, czyli wiecie, nagrywałyśmy razem, to jakoś tak to fajnie poszło i były spotkania. No a potem wiecie, no, to jest życie, tu nie potrzeba jakiejś kłótni, spiny, tylko po prostu czasem te drogi tak się rozchodzą, ale nie w złym tego słowa znaczeniu. Walczyć o swoje czy darować i żyć dalej, chodzi o rozwód i majątek. I ja tam na storce napisałam, że jeśli nie z Twojej winy, to walczyć. Ale wiecie, tutaj chciałam też doprecyzować, bo tam ciężko się rozpisać, że to trzeba po prostu wiedzieć. Bo to też jest tak trudno odpowiedzieć osobie obcej. Ja, wiecie,
Ja nie chcę komuś też odbierać możliwości tej walki, ale też nie chcę powiedzieć walcz do końca i nie poddawaj się i po prostu idź i szarp sobie nerwy, bo czasem naprawdę jest lepiej odpuścić. Stracić, zostawić, odejść i dla święty spokój nie ma ceny. Ja w ostatnim czasie miałam dużo takich sytuacji, gdzie ktoś powiedział: Boże, ja bym tak nie zrobiła. Ja nie wiem, dlaczego ty to robisz, a ja wtedy wiedziałam, że ja to robię dla siebie i komuś się to nie podobało, ale ja wiedziałam, że to da mi święty spokój. I teoretycznie wiedziałam, że to nie jest jakby dobre, ale tak wiecie, dla ogółu, ktoś kto patrzy z boku powie, to nie, to Boże, dziwię ci się, ale ja wiedziałam, że ja właśnie kupuję tym święty spokój. I ten święty spokój był dla mnie w tamtym momencie najważniejszy. Więc to jest trudno tak, wiecie, musiałabym znać tę historię do końca i wtedy też byłoby to trudne. Natomiast jeśli ktoś jest winny i chce nam wszystko odebrać, na co, nie wiem, pracowałyśmy całe życie i tak dalej i nam się to po prostu należy, to też czasem można zawalczyć dla siebie, żeby po prostu nie poddawać się łatwo i nie odpuszczać, ale też najważniejsze wiedzieć, kiedy odpuścić. Co teraz porabiasz i jak ci się mieszka w Lesznie? To ja już mówiłam przed chwilą i jeszcze raz powtórzę i też mówiłam nieraz, że mieszka mi się tak cudownie, że aż mi jest głupio o tym mówić, bo ktoś powie, no tak, bo tak mówisz, bo tu mieszkasz, to teraz nie powiesz, że jest ci źle. Nie. Ja z Leszna bym się na ten moment nie chciała wyprowadzać. Ja tu czuję się jak ryba w wodzie, tu jest po prostu pięknie przede wszystkim. Jest pięknie, jest to miasto takie przyjazne, dużo jest zieleni, nie ma tego betonu. Jejku, no jest cudnie, no to jest moje miejsce na ziemi i ja jak się tutaj przeprowadziłam, to miałam od pierwszych dni takie poczucie, że jestem teraz w domu. Tu jest i na moim osiedlu i nie wiem, no co ja wam mogę powiedzieć? To po prostu na mnie czekało, więc dużo rzeczy się tutaj zmieniło w moim życiu i nie tylko na pozytywne, też dużo rzeczy trudnych mnie tutaj czekało, ale myślę, że gdzie bym wtedy nie była, to te rzeczy by się też wydarzyły, więc to miejsce nie ma znaczenia. Ogólnie jest pięknie, jest cudownie i chcę tutaj mieszkać i zostać. I teraz jeszcze jedno pytanie. Co teraz porabiam? No co teraz porabiam? No to tak jak widzicie, mieszkam, dużo spaceruję, no teraz dużo pracuję i nagrywam dla was jakieś tam, wiecie, rzeczy takie domowe, zakupy, jakieś spotkanie dla przyjemności, no i tak to się kręci. I teraz było takie pytanie i tych pytań było najwięcej, więc gdzie pracuję i albo w jakiej branży? No gdzie pracuję, to nie powiem, nie podam tego miejsca, bo jest to miejsce znane. I pewnie, znaczy wiecie, nie o to mi chodzi, że będą tam teraz przychodzić tłumy i będą na mnie patrzeć, ale spotkałam się, już przekonałam się, jak dziewczyny miały naprawdę wiele nieprzyjemności, to co ludzie potrafią zrobić, to do czego ludzie są zdolni, jak potrafią naprawdę niszczyć drugiego człowieka, wypisywać maile do pracodawców, tutaj na przykład przykład Karoliny Miszmaszowej. To słuchajcie, ludzie, którzy się z tym nie spotkali, to powiedzą, no ona robi tajemnicę, ona nie chce powiedzieć. Ja kiedyś byłam bardzo otwarta, ja opowiadałam wszystko, podawałam mój adres, podawałam wszystko ludziom na tacy, bo jakoś tak wierzyłam w człowieka i myślałam sobie, no oglądają mnie tacy ludzie, którzy no przecież są tutaj, to muszą mnie lubić, no przecież nie zrobią mi krzywdy, mam dużo pozytywnych komentarzy i... Naprawdę, musiałam to przejść, żeby się nauczyć, że niestety na świecie są ludzie, którzy naprawdę mają w sobie wiele dobra, ale są też ludzie, którym wiele przyjemności sprawia, jak niszczą drugiego człowieka. Na moim kanale też są takie osoby i teraz one mnie nawet oglądają, także no nie wiem, co tutaj robią, ale widocznie coś im to daje. Więc słuchajcie, nie podam wam, gdzie pracuję, szkoda, bo pracuję w bardzo ładnym miejscu. I jest to branża, mogę powiedzieć, możecie tam się dobrze najeść, coś fajnego wypić, jakiś deser też by się znalazł, więc no pewnie już wszystko jasne. I na ten moment tam jestem i słuchajcie, myślę, że jeszcze trochę będę, więc z tego też powodu
no przykro mi jest. To jest przykre, wiecie, bo czemu człowiek nie może tak właśnie żyć sobie spokojnie, swobodnie? Ja bym bardzo chętnie Wam wiele rzeczy poopowiadała, różnych historii. No ale cóż, no wracam czasami późno, wracam czasami naprawdę zmęczona, ale ostatnio też właśnie był taki niefajny incydent w pracy, więc też trzeba było wiele nadgodzin pociągnąć, zastąpić człowiek człowieka, ale to wiecie, wszystko jest do ogarnięcia, wszystko ma swoje plusy i minusy. Byłam bardziej zmęczona, ale też pociągnęłam więcej godzin, wiadomo o co chodzi. Także dziewczyny i chłopaki, na ten moment to tyle moich odpowiedzi na Wasze pytania, ale jeśli macie jeszcze jakieś pytania, bo ja też dużo odpowiadam, jeżeli chodzi o Instagram, gdzie Was oczywiście zapraszam, chociaż na razie zrobiłam sobie konto prywatne, to możecie zadawać pytania jeszcze tu i ja bardzo chętnie na te pytania, jeśli będą takie, wiecie, na które będę chciała odpowiedzieć, ale postaram się odpowiedzieć jak zawsze szczerze. I no i co? No i dziękuję Wam za dzisiaj. Życzę Wam miłego jutro. Dla Was dzisiaj dnia. Pozdrawiam serdecznie. Proszę o kciuki do góry, jak zawsze. Jakieś tam komentarze możecie też zostawić. Zawsze czytam. Jak wracam czasem taka już naprawdę zmęczona, jest bardzo późno, to zawsze sobie odpalę nawet na telefonie i przeczytam, przeskroluję i jest mi jakoś tak miło. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa.